nagrodę burmistrza miasta Jarosławia. Jarosława 2019. Otrzymuje doktor habilitowany inżynier Janusz Dąbrowski. Brawa, bardzo serdecznie gratuluję. Kapituło, zapraszam również całą kapitułę do zdjęcia, do wspólnego razem zdjęcia ze wszystkimi nominowanymi. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że spotkał mnie tak ogromny zaszczyt. Przyznam szczerze, że myślałem, że ksiądz mnie tutaj absolutnie wyprzedzi, ale chyba kapituła wzięła pod uwagę to, że deska surfingowa to tak plus 40 km na godzinę i to trochę szybciej niż bieganie. Ale mówiąc już zupełnie serio, bardzo serdecznie dziękuję. Wzruszenie trochę mi odbiera głos, bo tak jak powiedziałem, no myślałem, że będę tak może drugi, trzeci w tym głosowaniu. Także jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Chciałem podziękować mojej małżonce, bo od 32 lat sprawia, że jestem wolny. Padło pytanie, czy są zakochani. Podnieśliśmy oboje rękę, także bardzo ci dziękuję, Pawełko. Wszystkim Państwu, no wybaczcie, że nie będę długo gadał, bo to chyba nie jest moment. Koncert jest świetny, także chętnie posłucham dalej. Wielkie brawa. Bardzo dziękujemy. Do tegorocznej Nagrody Jarosława nominowani zostali również ksiądz Michał Kozak, Paweł Sroka, Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, koło nr 3 w Jarosławiu. Całe wydarzenie uświetlił koncert zespołu Blue Cafe.